Tak jak się spodziewałem, najczęściej zadawanym pytaniem pod ostatnim odcinkiem o rekrutacji były widełki płacowe i koszty życia w Hamburgu. Zanim jednak zacznę, chciałbym Was poinformować, że projekt Programista na Migracji zaczyna współpracę z radiem Kondestacja.com. Jestem jeszcze w trakcie wymiany mailowej na temat szczegółów tej współpracy, ale myślę, że niedługo będę mógł powiedzieć więcej na ten temat. Pokażę Wam bardzo prosty i dla większości oczywisty sposób sprawdzania widełek płacowych dla dowolnego stanowiska w dziale IT. Korzystamy z wujka Google'a, wpisujemy nasze stanowisko, czyli w moim przypadku jest to Android Developer, miejscowość, job i zależnie od tego, czy szukamy w Niemczech, czy w innym miejscu, można wpisać na przykład salary, akurat wykorzystam Gehalt. W tym momencie nie tylko szukamy ofert pracy, miasto, lecz również oferty pracy, które zawierają słowo Gehalt, czyli zawierają również widełki płacowe. Sprawdźmy sobie tą stronę. Command F na Gehalt, dzięki czemu szybciej dotrzemy do celu. Już widzimy, że jest oferta z widełkami 40 do 60 tysięcy rocznie brutto. 40 tysięcy rocznie. Przy pierwszej klasie podatkowej w Niemczech, czyli dla kawalera bez dzieci, jest to około troszkę więcej niż 2000 netto. Osobiście, gdy startowałem na stanowisko młodszego Android Developera, zaczynałem negocjacje ze stawką 40 tysięcy. Ostatecznie na okres próbny dostałem 36 tysięcy i po pół roku okresu próbnego nastąpiła podwyżka do 38 tysięcy. W przypadku naszej stawki bardzo dużą rolę odgrywa to, czy aplikujemy do korporacji, która ma już ustabilizowany system finansowy, nie podejmuje aż takiego dużego ryzyka. W tym momencie 40 tysięcy dla początkującego programisty nie jest problemem, by to wynegocjować. Natomiast w przypadku startupu, który jednak podejmuje większe ryzyko, lecz jednak dużo lepiej się w takiej firmie pracuje, ponieważ ma się dużo większą swobodę podejmowania decyzji. Generalnie uważam, że można się tam więcej nauczyć. Jeśli jednak waszym głównym priorytetem są pieniądze, to powinniście starać się uderzać do korporacji, szczególnie w branżę finansową, banki. Taka praca jest może nudniejsza, ale jednak zdecydowanie lepiej płatna. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zarobki jest miasto, w którym pracujecie. W dużym uproszczeniu zachód zarabia lepiej niż wschód, lecz najlepiej po prostu googlujcie sobie, tak jak wam pokazałem, za waszym stanowiskiem, dopiszcie miasto, job, Gehalt albo salary i znajdziecie, czego szukacie. Musicie pamiętać, że stawki, które podałem, są to stawki dla początkującego, kogoś po studiach, z rokiem doświadczenia na jakichś praktykach i dlatego tutaj nie są to jakieś kokosy, ale w porównaniu do kosztów życia, które zaraz wam przedstawię, jest to naprawdę niezła stawka. W przypadku seniora widzieliście widełki z ostatniego ogłoszenia, było to do 60 tysięcy rocznie. W tym momencie podatek dosyć dużo zżera tego, lecz generalnie jest możliwość pracy na kontrakcie. Niektórym to może nie do końca odpowiada, ponieważ nie macie tyle przywilejów socjalnych, no ale warto wiedzieć, że ma się wybór. Na początek mieszkanie. Szukam pod hasłem Wohnung Mieten Hamburg. I wchodzę na pierwszą stronę z góry. Wybieram jednopokojowe mieszkania. I widzimy, jakie są stawki. Generalnie zależnie od lokalizacji i metrażu płacimy między 400 a 600 euro miesięcznie, co w przypadku zarobków młodszego dewelopera, które wynoszą około 2000 netto, jest to około 1/4 naszego zarobku. Jeśli chodzi o inne koszty życia, to pozwolę sobie przedstawić Wam post użytkownika wyko.pl, który dzisiaj wrzucił, co mógł kupić za jeden dzień swojej pracy. Widzicie, że na przykład piwo 48 eurocentów, czyli około 2 zł, cena podobna jak w Polsce. Bardzo często tłumacząc ceny w Niemczech i w Polsce, porównuję to tak mniej więcej, że ceny w marketach żywności i napojów są generalnie razy 1, ewentualnie 20 do 30% droższe niż w Polsce. Ceny wynajmu mieszkania są dwa razy droższe.
Natomiast stawki, które zarabiamy, są z grubsza 4 do 5 razy większe. Jeśli o czymś można powiedzieć, że jest faktycznie drogie w Niemczech, to na pewno są to usługi. Tak samo jak zarobki są wyższe, tak samo za usługi zapłacimy adekwatnie 4 razy więcej niż w Polsce. Odpowiadając na pytanie, czy koszty życia w Niemczech są większe niż w Polsce, odpowiada się zdecydowanie tak. Koniec końców są one 2 do 3 razy droższe. Lecz na co należy zwrócić uwagę, jest siła nabywcza pieniądza. Weźmy przykład młodszego dewelopera, który zarabia 2000 netto miesięcznie. Na mieszkanie wydaje, załóżmy, te 400 euro. Akurat ja znalazłem dosyć dobrze położone mieszkanie za 350 euro i przy założeniu, że na resztę życia wydaje około 20 euro dziennie, czyli na jedzenie, kino, koncerty, to wychodzi to 400 na mieszkanie, 600 na resztę, no i zostają 1000 euro w kieszeni. Czyli po miesiącu pracy możemy sobie kupić na przykład nowego MacBooka. Dodatkowym atutem dla fanów koncertów są ceny biletów, które są bardzo podobne do tych w Polsce, jednak przy całkowicie innych zarobkach. Na przykład koncert Children of Bodom w klubie Stodoła w Warszawie płaciłem grubo ponad 100 zł. Ten sam zespół widziałem w Hamburgu za 20 parę euro.